Witam Was serdecznie, widzowie mojego kanału. Tym razem zapraszam na spacer szlakami egzotycznego Krakowa. Pójdziemy dzisiaj szlakiem pomiędzy dwoma przystankami komunikacji miejskiej po bardzo ciekawych i nieznanych trasach. Zapraszam, autor wycieczki Marek Gruszewski. Rozpoczynamy dziś wędrówkę od przystanku Kurdłanów Szkoła. Jesteśmy przy ulicy Cechowej. Tuż obok widzimy duży budynek klasztoru sióstr nazaretanych. Przy ulicy oczywiście Nazaretańskiej. Ulica nieprzejezdna, ślepa. Wjazd ulicy Cechowej, tuż obok, w tle zespół szkół odzieżowych i osiedle Kurdłany. Autobus, który zatrzymuje się na tym przystanku, w jednej linii 133 kursuje z Łagiewnik do Bieżanowa. W okolicy jedno przejście dla pieszych. Nie zawsze się samochody zatrzymują. Trzeba dużo cierpliwości. Po przejściu na drugą stronę ulicy idziemy chodniczkiem pomiędzy blokami. Bloki mieszkalne położone są na wzgórzu i do nich prowadzą ścieżki. Wybieram ścieżkę w prawą stronę wzdłuż ogrodzenia szkoły. Bloki mieszkalne położone na wzgórzu i każdy następny blok jest o piętro wyżej. Stąd piętrowe parkingi i ścieżki. Idziemy dalej. Dojścia do bloków mieszkalnych po schodkach do jazdy przecznicami bocznymi ulicami. Jesteśmy z boku zespołu szkół odzieżowych. Tutaj jest boczne wejście do szkoły na boiska. Idziemy dalej. Parkingi na piętrowych półkach, każdy blok mieszkalny jest nieco wyżej. Tutaj samochody jeżdżą swobodnie. Idziemy dalej ścieżką, drogą osiedlową. Drogi osiedlowe dla pieszych, bardzo dobrze utrzymane. To już jest skrajna zabudowa tych bloków, tej części osiedla. Dalej rozpościera się dziki las. Idziemy tą ścieżką jeszcze w górę. Chodnik zagręca w śmieszny sposób pod kątem. I jeszcze dalej po schodkach. Schodki prowadzą do boiska umieszczonego za płotem. Schodki prowadzą na niewielkie wzgórze, gdzie jest dzikie boisko.
kończy się chodnik, dalej rozpoczyna się wykop niedoszłej budowy. Teraz idziemy chodnikiem w dół. Parking osiedlowy, droga prowadzi w dół, a parkingi na obniżeniu terenu. Idziemy teraz po schodach. Przeszliśmy przez te schody właśnie. Po zejściu ze schodów i chodnika osiedlowego jestem przy ulicy Bojki. Ulica Bojka to lokalna arteria. Dalej prowadzi droga ślepa do nowo budujących się domów oraz do parkingu, który jeszcze z dawnych czasów zachował dość prymitywną formę. Wjazd oddzielnie. Ulica ślepa prowadząca do nowo budujących się domów. Boczna ulica, gruntowa. Przy dzisiejszej pogodzie kiepski pomysł. Idę chodnikiem wzdłuż ulicy Bojki. Pogoda nie zachęca do chodzenia po drogach terenowych. Przy ulicy Bojki rozmieszczone są pawilony handlowe, sklepy, które zwyczajowo nazywamy na górce. Jest tu właściwie prawie wszystko. Dochodzimy do skrzyżowania ulicy Bojki z poprzeczną ulicą Kordiana. Ulica Kordiana, domy posiadają parkingi zablokowane szlabanami. Inne parkingi mają blokady. Na rogu ulicy Kordiana i boczny bezimienny mieści się przedszkole. I nawet do przedszkola prowadzą schody. Ulica ta, jak już kiedyś wspomniałem, nie posiada bram ani numerów. Ulica boczna bezimienna służy tylko do skracania przejazdu. Dalej rozpoczyna się dziwny chodnik zmieszany z parkingiem. Tutaj dozwolony jest ruch jednostronny z uprzywilejowaniem ruchu pieszego. Wjazd do własności prywatnej mieszkańców otwierany często przez transport restauracji. Dalej prowadzą drogi do różnych sklepów mieszczących się w tym budynku. Budynek ten, mimo że stoi przy ulicy Kordiana, przypisany jest do ulicy Turniejowej. Wprowadza to w zakłopotanie wielu poszukujących adresu. Naprzeciwko poprzedniego bloku stoi inny mieszkalny oznaczony adresem ulica Kordiana. Niepojęte, przy jednej ulicy stoją bloki z dwoma różnymi adresami. I tak właśnie jest i to stwarza kłopoty. Ulica Kordiana przejezdna biegnie dalej, boczna ulica też Kordiana. I tak jest wielokrotnie. Tutaj trwa naprawa podjazdu. Ulica boczna Kordiana dochodzi do wzgórza, gdzie trwa budowa. I teraz pójdziemy drugą ulicą boczną, po schodkach oczywiście. Przy bocznej ulicy również Kordiana i na wyższy poziom znowu schodkami. Ulica Kordiana oczywiście dalej nie idzie, ponieważ budowa zagradza drogę. Droga dla pieszych prowadzi oczywiście schodkami. Po przejściu schodków jesteśmy na małym wewnętrznym parkingu.
skąd przedostaniemy się na dalszą część ulicy Kordiana. Samochody do tej części parkingu dojeżdżają drogą w górę, która również nazywa się Kordiana. Ścieżka dla pieszych prowadzi do ulicy o nawierzchni gruntowej, która również nazywa się Kordiana. Dalej drogi nie ma, jest po prostu ślepe zakończenie. Tutaj buduje się osiedle mieszkaniowe złożone z kilku bloków na działce o dużej pochyłości i dużym zawilgoceniu. Przy tej ulicy Kordiana jednostronnie stoją eleganckie wille z rezydencyjnymi bramami i murami. Obecnie ta odnoga ulicy Kordiana to raczej zapuszczona i zabiedzona. Mimo że, jak obiecuje deweloper, tu powstanie kolejna inwestycja Stella Flora. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wykorzystuje się tutaj każde miejsce parkingowe, bo tutaj jeszcze parkuje się bezpłatnie. Oddali widać budowę. Tutaj mamy duży parking należący do restauracji Oberża Sąsiadów. W tej chwili trwa wyładunek towarów do Oberży Sąsiadów. Elegancka restauracja, aczkolwiek trudno do niej dotrzeć. Biały płot odgradza parking Oberży Sąsiadów od dojazdu do prywatnej posesji. Dom prywatny, ładnie wykończony. Ulica na ogół zaniedbana. Z ulicy Kordiana prowadzi boczna droga do sklepu Carrefour. Aczkolwiek po tej stronie mamy chaszcze, góry i zarośla. I trzeba przejść na stronę przeciwną. Dojazd do sklepu Carrefour, marketu, nowo wybudowany dom, wyposażony w sklepy, a naprzeciwko pozostawione samym sobie wzgórza ziemi, zwały, pewnie z czasów budowy. Nic z tym nic nie robi. Po prostu sobie rośnie. Obok nowo zniesionego domu, wyposażonego w liczne sklepy, mamy jeszcze jedną ulicę boczną, oczywiście o tej samej nazwie Kordiana. Dalej prowadzi ulica bez chodników do przystanku tramwaj i autobus. Po drugiej stronie mamy dziki parking, gdzie parkuje się w błocie. Osiedla domów zamykanych na pilota sąsiadują błotnistą ulicą. Eleganckie, zamykane na pilota domy posiadają niewykończoną nawierzchnię boczną bez chodników, którędy chodzą ludzie i jeżdżą samochody. Tą ulicą Kordiana jeżdżą równocześnie samochody i chodzą ludzie. Brak chodnika. Furgon usiłuje dostać się przez szlaban. Dzwony śmieciowe i parking na dziko w błocie. Ulica Kordiana, jak powiedziałem, bez chodników, zakręca. Dalej wyposażona jest w różne kioski. A tutaj mamy dojście do przystanku tramwajowego.
również w błocie. Ulica Kordiana zakręca. Stoją tutaj liczne budki. Dalej mamy stację benzynową i przystanek końcowy naszej wycieczki. A oto kiosk jarzynowy. A tutaj pieczywo i słodycze z samochodu. Przystanek tramwajowy pod tytułem Nowosądecka. Dalej przejście dla pieszych i można korzystać z przystanku autobusu. Tramwaj numer 6 jedzie w kierunku centrum miasta.